Październik. Pierwszy dzień szkoły. 17. Poniedziałek. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Jak sen przeleciały te 3 miesiące wakacji na wsi. Mama poprowadziła mnie zaraz rano do sekcji Baretti, żeby mnie zapisać do 3. elementarnej. Szedłem dosyć niechętnie i myślałem o wsi. A ulice aż się roiły od chłopców. Obie księgarnie po drodze pełne były ojców i matek kupujących tornistry, papier, książki, kajety, a przed szkołą taki był ścisk, że i pedel, i strażnik miejski musieli pilnować miejsca, żeby się ludzie nie podusili. Wtem we drzwiach ktoś mnie trącił w ramię. Był to mój pierwszy nauczyciel z 2. wyższego oddziału, zawsze wesół, śmiejący, ze swoją rudą, nastroszoną czupryną. No, Henryku, rzekł. Rozłączamy się tedy na zawsze. Wiedziałem dobrze, że się rozłączymy, a przecież słowa te były mi bardzo przykre.